Ja myślę, że piłkarze Lechii powinni zmienić swoją mentalność. Oni powinni kłaść się z myślą o treningu, o walce i wstawać z tą myślą. Jechać na trening z myślą o treningu i wracać z treningu, to są takie proste rzeczy, które są bardzo ważne. I jechać na trening z myślą o treningu, co będziemy robić, jak będziemy to robić, jak wracają, to co zrobiłem źle, jak zrobiłem źle. A ja myślę, że to jest całkiem inaczej, że to szybciej, każdy kto szybciej jakieś, że ja, to już nie chodzi nawet o, ja też się wychowałem, zostałem mistrzem świata w jako takich prymitywnych warunkach na początku i też robiłem wszystko swoją ambicją. Ja zostałem mistrzem świata dlatego, że byłem bardzo ambitny i bardzo chciałem, a nie, że byłem większym talentem, bo ode mnie talentów było dużo, dużo więcej. Ja myślę, że to jest, jeszcze raz powtarzam, chęć bycia najlepszym, chęć wygrywania i stąd przychodzi później, jak trenujesz ciężko, jak ciężko pracujesz, jak jesteś cały czas skoncentrowany, jak myślisz cały czas o meczu, to jesteś wtedy dobry, wtedy jesteś bardziej otwarty, bardziej ryzykujesz, bo jesteś pewny bardziej siebie i to bez tego się nie obędzie. Pewnie, że się muszą, coś tam musi w tych władzach zmienić, ale przecież nikt im nie pozwala, przecież nikt nie zabrania źle grać. Nikt nie zabrania nikomu źle grać i to jest dla mnie problem. Każdy może grać co chce, mają takie same nogi, są więksi, wyżsi, szybsi niż nasi zachodni sąsiedzi. Nie mam pojęcia. Przede wszystkim też trenerom i władzom Związku Piłkarskiego życzę, żeby oni nie muszą nic nowego kombinować, to muszą tylko skopiować naszych sąsiadów z zachodu. Kłaść się spać z myślą o meczu, wstawać z myślą o meczu, jechać z myślą o treningu i wracać z treningu, co się zrobiło. Jeszcze raz powtarzam, to trzeba musi być pełna koncentracja. Jak tego nie będzie, nie będzie nic. Jeżeli to będzie półgwizdkiem, to zawodostwo, za które dostają dużo pieniędzy, będzie robione półgwizdkiem, tylko jako to nic z tego nie będzie. Jeżeli będziemy myśleli o ładnych ubraniach, ładnych samochodach i ładnych perfumach, nic nie będzie ze sportu. To było dla mnie drugorzędną sprawą. Dla mnie się wyliczył wynik, a te pieniądze, które zarobiłem po każdej walce, które dawały mi znowu możliwość zarobienia, rzucałem do tyłu i w ogóle o nich nie myślałem. Dla mnie był najważniejszy wynik i wynik sportowy, zwycięstwo dla mnie było najważniejsze. Ci wszyscy chłopcy dobrze grają, to są zdrowe chłopaki, im trzeba pewności siebie, ale pewność siebie zdobywa się przez ciężki trening, przez koncentrację i to jest, to nie ma z kim się gra. Robert Lewandowski też jak będzie grał w Realu, czy w Barcelonie, czy w Bayern Monachium, też nie będzie mu, pewnie, że jest zawsze łatwiej, ale u góry w piłce nożnej jest zawsze łatwiej, bo się zawsze gra z najlepszymi, ale jednak w boksie to było bardzo ciężko, bo nie znało się tych ludzi, było ułamki sekund, ja już nie porównuję w ogóle, przepraszam, że teraz porównuję boks do piłki nożnej, ponieważ boks jest bardzo ciężką dyscypliną sportu, dużo cięższą niż piłka. Ja zawsze marzyłem być z piłkarzem i chciałem być zawsze niestety zostałem tylko niezłym pięściarzem, może nawet dobrym, ale jeszcze raz powtarzam, ci chłopcy są bardzo dobrzy, oni tak samo bardzo dobrze grają, u nas świetnie trenują i mają świetne warunki, kto gra na takich stadionach jak u nas, kto trenuje tak jak oni. Ja myślę, że to jest szkoda mi tych chłopaków, że oni nie chcą się poświęcić temu. Ja biegałem na trening, trenowałem, ja biegałem 8 km, 9 km na trening, trenowałem, biegałem 9 km z powrotem. Głup to było pewnie bezmyślne i tak dalej, ale ja bardzo chciałem i tej chęci, do tej chęci, tą chęć polecam tym młodym naszym sportowcom z Lechii, którzy muszą bardzo chcieć.